Dubbing to stosowane w postprodukcji filmów, seriali czy gier komputerowych proces podkładania głosów do już nagranego materiału stanowi jedną z trzech obok napisów i szeptanki form opracowań zagranicznych materiałów na inne języki. Są gry, w których to oryginał wymiata, jednakże mamy kilka perełek, z którymi zagraniczne wersje nie mogą się równać. I na przykład tworzenie polskiego GTA byłoby bez sensu, bo nikt w Polsce nie dorówna takim aktorom jak Steven Oak. Tak oto 10 głosów dubbingowych, którym nie dorówna nigdy. Za granicą. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie dubbingi są ok. Nienawidzę na przykład Karoliny Gorczycy jako Lary Croft. Fatalna jest, ale to moje zdanie. Materiał w dużej mierze oparty na komputerowieświat.pl Paweł Szczesny. W 1986 roku ukończył PWST w Warszawie. Rok później, 12 marca, miał debiut teatralny. W latach 1986-1992 występował w Teatrze Współczesnym w Warszawie, a następnie w Teatrze Nowym w Warszawie. Paweł Szczesny to aktor mogący pochwalić się jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim dubbingu. Dubbingował m.in. Dragon Age i Heroes of the Storm. Jednakże najlepszą rolą Pawła Szczesnego jest oczywiście Zoltan z Wiedźmina. Postać mimo, że drugą Planowa jest bardzo charakterystyczna i żywa, oczywiście dzięki głosowi Szczesnego, a przy tym wyjątkowo łatwa do zapamiętania. Hmm, widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Bokler, a ja jednak wolę czystą wódkę. Anna Gajewska, polska aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa. W dubbingu działa z mało przerwą od 1978 roku, co jest niezłą zasługą, gdyż urodziła się w 1976 roku. Tak w wieku dwóch lat wystąpiła w był sobie człowiek, a później już klasyki takie jak Batman, SpongeBob, Naruto, Liga Sprawiedliwych, Pokémony Mass Effect. Ale to. Co jak dla mnie wyjątkowe, to rola Chloe w Uncharted. Ogólnie Chloe jest moją chyba ulubioną postacią kobiecą z gier. Lara Croft w porównaniu z nią to straszne wapno. Odwrócić ich uwagę. Daj mi 5 minut w jego namiocie. Więcej mi nie trzeba. Serio? 5 minut? Super. Nie będę musiała nawet zdjąć bluzki. Chloe myślałem raczej o jakimś wybuchu. Tomasz Marzecki w 1972 roku został absolwentem warszawskiej PWST. Od wielu lat związany z Polskim Radiem, ma na swoim koncie udział w dziesiątkach słuchowisk. Jego głos usłyszeć można m.in. w programie TVP1, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, jak również przy okazji różnych uroczystości transmitowanych na antenie tej stacji. W trakcie uroczystości pogrzebowych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii 18 kwietnia 2010 roku transmitowanych przez Telewizję Polską czytał fragmenty poezji Juliusza Słowa. W 2001 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Znany jest jako Iksarda z serii gier Gothic i moim zdaniem to chyba jego najlepsza rola głosowa. Ogólnie Gothic jest drętwy, ale przy tym taki magiczny. Te głosy są tak charakterystyczne. No, uwielbiam tę grę. Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Izabela Bukowska Polska aktorka teatralna, filmowa i głosowa. Prezenterka telewizyjna popularność zyskała prowadząc telewizyjny magazyn sensacyjny Super Express TV na antenie Polsatu. Grała również w serialu TV4 zatytułowany Mecenas Lena Barska, gdzie otrzymała angaż do roli tytułowej Mecenas Głos. Bardzo dobrze znany brała udział w nagraniach wokali do Inima Mocni, FIFA 19, Wonder Woman, Minionków czy też Hotelu Transylwania. Postać bardzo dobrze znana, ale rola, którą sobie wyjątkowo umiłowałem, to rola Eleny z Uncharted. Nie ukłamujmy się, tchnęła życie w tę dziewczynę, bo oryginał nie podchodzi mi nic a nic. Jak wymyślić? Ogólnie ta scena na początku czwórki, jak Elena z Drakeem grają na konsoli, no, naprawdę spoko to brzmi. To już koniec? Sam się prosiłeś. Ach. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci wow. włączę? i ja tak. Oj, doigrasz. Agnieszka Kunikowska, polska aktorka dubbingowa i telewizyjna, lektorka telewizyjna, prowadzi audycję dla dzieci w programie pierwszym Polskiego Radia, jest absolwentką Wrocławskiego Wydziału Aktorskiego Krakowskiej PWST, jest najlepszą polską aktorką dubbingową. Jest tak bardzo dobra, że ciężko to opisać. Podkładała głos w największych klasykach, takich jak Jetsonowie, Smurfy czy Gumisie, ale też w konkretnych produkcjach dała głos Fionie w filmie Szerek i niszczy Cameron Diaz, absolutnie inny Poziom aktorstwa. No i podkładała głos tris. Merigot w Wiedźminie. Wyreżyserowała również głosy do Mass Effect i użyczyła głosu w tej produkcji. Pani jest tak emocjonalna i tak charakterystyczna w każdej emocji, że robi to wrażenie po prostu. Mogłabym zabić wszystkich w tym pokoju i po prostu stąd wyjść. Anna Cieślak, polska aktorka teatralna i filmowa od 2011 roku w zespole teatru polskiego imienia Arnolda Szufmana w Warszawie i już ostatnia kobieta na liście. Otóż jest to kobieta obdarzona dziecięcym głosem. Znacie ją z krainy lodu czy roli Ciri w Wiedźminie. To czym zrobiła najwięcej to chyba Eli w The Last of Us. O nie twój zastrany interes. Jesteśmy tu, bo podobno, wyświadczasz przysługi. Na początek ściągnij mi to! Cezary Pazura, polski aktor teatralny, filmowy, reżyser, producent, telewizyjny artysta, kawarytowy komik oraz youtuber. Wychowywał się w miejscowości Niewiadów, gdzie między innymi przez pewien czas był zawodnikiem stali Niewiadów. Był absolwentem drugiego Liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W 1986 roku ukończył łódzką szkołę filmową. Jego praca magisterska nosiła tytuł Mój Błazen. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Kawał świetnej roboty odwalił w Battlefield Bad. Kampany tu. Tak bardzo rzucał się w oczy, i ta jego postać tak, taka trochę pierdołowata, trochę zbyt napalona, ale bardzo wciągająca. Wydział operacji specjalnych! To jest kurwa to! Jarosław Boberek, polski aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, lektor, reżyser polskiego dubbingu, nazywany Królem Dubbingu. Jego najpopularniejszą i najbardziej popisową rolą jest kaczor Donald. Dubbingował także postać. Króla Lemurów Juliana w filmie Madagaskar oraz nagrał utwór Wyginam, śmiało ciało z tego filmu. Użyczył swojego głosu wielu postaciom z Cartoon Network, m.in. Edowi z Ed, Eddie, Edi, Czerwonemu z Krowy i Kurczaka. Od niedawno udziela głosu kilku postaciom w serialach For Fun TV, m.in. Vive. W... Tron. podkłada głos pod Jackie Chana w Karate Kid w 80 dni dookoła świata i nasza jest agentem i jest twórcą, bo jak dla mnie on stworzył tę postać Natana Drake'a. Dał mu głos, który jest symbolem. Wyobrażacie sobie kogokolwiek innego rzucającego sucharami Drake'a? Ale ja też nie. Super. Wysiadł prąd i dziewczynę uwięziło. Na Boga miłego jak za rogiem będą zombie... Jacek Rozanek, polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, lektor, trener biznesu i coach prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Auditorium. Zajmuje się szkoleniami biznesowymi. Od stycznia 2013 roku do czerwca 2014 roku współpracował i prowadził poranny program w TVP2, Pytanie na śniadanie. W 2019 roku przeszedł udar mózgu, w wyniku którego tymczasowo utracił panowanie nad prawą częścią ciała oraz mówiło się, że stracił mowę. Plotki to okazały się nieprawdą, a Rozenek wraca do zdrowia. Użyczył głosu oczywiście Geraltowi w Wiedźminie i dziś gracze nie wyobrażają sobie Geralta z innym głosem. Co, co, co ty robisz? Zabijam otwory. Jacek Mikołajczak, polski lektor oraz aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy absolwent wrocławskiego wydziału Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jego kariera filmowa to seria średnich seriali zaś w dubbingu już jest lepiej, gdyż na koncie ma kilka hitów, ale najlepsza i największa rola pana Mikołajczaka to bezimienny w gotiku. Jest jakiś bardziej charakterystyczny głos w polskich grach. Powiedz, no czy to coś z przodu Twojej głowy, to twarz czy dupa? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie regularnie dodaję nowe filmy oraz na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial zatytułowany Inwigilator 2030, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie panowanym przez zombie, a w rzeczywistości jest to satyra na polską politykę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i napiszcie o czym chcielibyście kolejną dyszkę, gdyż staram się inspirować waszymi komentarzami i bardzo mi to pomaga. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, ponieważ zwiększa to zdecydowanie zasięgi, jak i również zwiększa zasięgi na kanale Światowa Historia, na którą koniecznie zajrzyjcie, bo materiał tam wydają mi się naprawdę niezłe i w ostatnim czasie nawet ciekawe.